będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzień świąteczny. Po oczekiwaniu, po Adwencie, po Pasterce, w końcu po tej cudownej nocy z aniołami, gwiazdą, nastał dzień radości. Mówimy czasem dzień świętowania, ale czy nie jest tak, że trochę to słowo świętowanie jest wypaczone takim naszym ludzkim, czysto ziemskim rozumieniem? Bo to trochę tak, jakby jakiś kraj fetował zwycięstwo po zdobytym tytule Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, jak radość skupionego samochodu czy mieszkania. Tymczasem nasze chrześcijańskie świętowanie wykracza daleko więcej ponad owe zewnętrzne tylko oznaki radości. To owszem, szczególna atmosfera radości, ale to nade wszystko pokój serca. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za te wydarzenia sprzed 2000 lat. Być może zdarzyło się tak, że zasiedliśmy w tym roku do wigilijnej wieczerzy w nieco skromniejszej oprawie. Skromniejszej nie w sensie potraw, bo to by uwłaczało naszej polskiej gościnności, ale skromniejszej, bo pandemia, bo kogoś może już wśród nas nie ma, ktoś nie mógł przyjechać z zagranicy. W tym roku rzeczywiście mogło być trochę inaczej, ale czy sam Bóg nie przemawia różnie i na różne sposoby do człowieka, w różnych wydarzeniach szukając, jak dotrzeć do serca? Autor listu do Hebrajczyków ujmie to w słowach: wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Obok sytuacji, w jakiej przyszło nam w tym roku świętować, pochylmy się nad tymi wszystkimi, których spotykamy przy żłóbku i zapytajmy, czego nas uczą. Czego uczą skromni pasterze, jak nie tego, że jesteśmy wezwani, by nieść pomoc ludziom biednym, by iść z pomocą bezdomnym, ofiarom przemocy, tym, których życie postawiło może na marginesie społeczeństwa. Czego uczy nas święta rodzina, Maryja, Józef z dziecięciem? Rodzina, choć święta, to jak wiele innych, nie mająca schronienia, zmuszona do ucieczki w narażeniu życia. Taka nasza codzienność. A mędrcy? Czy nie wskazują nam, że prawdziwa nauka pozwala nam łatwiej żyć? Że nauka daje nam wiele odpowiedzi na kwestie życiowe, ale nie daje ostatecznej odpowiedzi na przyczynę i cel naszego życia, istnienia świata. Pokłon mędrców jest oddaniem czci jedynemu Bogu. Niech te pełne refleksji i zadumy święta będą otwarciem się na narodziny
nowej nadziei dla naszego czasem tak niespokojnego świata. Życzę wszystkim spokojnych, szczęśliwych świąt w gronie rodzinnym, w zdrowiu i po prostu wszystkiego co najlepsze i tyle. Dziękuję. A jak te święta będą wyglądały u Pani? Będą dużo inne przez COVID niż zwykle? No na pewno mniej osób będzie niestety, ale mi się wydaje, że jeżeli rodzina jest fajna i siebie wzajemnie wszyscy kochamy, szanujemy, doceniamy, to nadal to będą ciepłe i fajne święta. Spokoju ducha i kreatywności. Będą wyglądały te święta u Pani? One będą inne niż wcześniej? Tak, będą inne, ale będą mocno rodzinne. Będziemy tylko z mężem, bo boimy się zakażenia. Bo zwykle w większym gronie Państwo? Zawsze z dziećmi, z wnukami. No w tym roku niestety nie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego, dobrego, dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Zdrowia, i COVID-19 jak najbardziej, miły Panie, nie? Bo to jest już bardzo męczące. A jak Państwo się przygotowują do tych świąt? Inaczej niż zwykle? Może troszeczkę inaczej. Mniej jedzenia, bo w gronie tylko rodzi dwóch osób i nie ma tak rodzinnie. Nie obarczać ludźmi po prostu w otoczeniu. Jakoś tak zmniejszyć ten stan liczebny no i przetrwać do tej wiosny, prawda? Przepraszam, ja nie jestem w Polsce. To nic. To wszystko najlepsze. Pani jedzie do domu na święta? Nie, zostaje. Zostaje Pani tak, w Polsce? Tak. A jak one będą wyglądały, te święta u Pani? Tak jak zwykle, tak jak w Polaku. Ale w mniejszym gronie? No, pewno tak. Będzie tęskniła Pani za rodziną u siebie? A ja jestem tu z chłopakiem, nie jestem sama, tak to będę razem. Dużo zdrowia przede wszystkim. Co tam jeszcze mogę życzyć? Abyśmy wszyscy byli zdrowi, no, ważniejsze, że byliśmy wszyscy zdrowi, nie? No i dużo, dużo pomyślności i radości. Wesołych świąt. Czego życzymy sobie na święta? Żeby się skończyło to, co się dzieje w tym momencie, żebyśmy wrócili do normalności. A jak te święta będą u Pana wyglądały? Zupełnie inaczej? Nie, myślę, że nic się nie zmieni. Będzie zawsze tak jak co roku. Tak samo wesoło i rodzinnie? No tak, no bo to nic nie zmienia. Jesteśmy w gronie rodzinnym, jest choinka, są prezenty, jest dobre jedzenie. I niech tak zostanie.